kot kidva, šarobure obidva. Hej wszystkim! Wzięliśmy sobie do serca wasze komentarze pod filmem z rozdaniem na 30 tysięcy, w których było sporo próśb o więcej testów na żywo, czy o właśnie prezentowanie jakichś swatchy, jak w przypadku dzisiejszego filmu, czyli pokazania dość szerokiej gamy kolorystycznej dwóch marek matowych pomadek. Zaczynamy! Dodamy, że obie marki, o których mówimy, naprawdę sprawdziły nam się, jeżeli chodzi właśnie o produkty do ust. Dlatego je pokazujemy, bo stwierdziłyśmy, że może będziecie miały ochotę po nie sięgnąć. Obie są niedrogie i to jest rewelacja, że nie musimy wydawać majątku. Pierwsza z nich jest to marka Hean, polska marka, którą bardzo pokochałyśmy. Jest to seria Luxury Matte Liquid Lipstick. Pomadki matowe w płynie takie tradycyjne. A drugie są to pomadki marki Revolution, jest to Retro Lux, nowość ogólnie właśnie w asortymencie marki Makeup Revolution. I tutaj mamy trzy różne wykończenia, matowe, metaliczne oraz takie błyszczykowe. Wszystkie kolory oczywiście Wam pokażemy, mamy ich trochę z każdej kategorii, z każdej marki. Zanim jeszcze przejdziemy do prezentacji kolorów, warto dodać, że jeśli chodzi o markę Makeup Revolution, to tutaj mamy zestaw, bo oprócz matowych pomadek są również konturówki. Chcemy oczywiście wykorzystać fakt, że z Karoliną mamy różne typy urody. Karolina to blondynka z niebieskimi oczami, ja jestem szatynką, takie sombre, z zielonymi oczami, więc zobaczycie, jak te pomadki, jak te kolory prezentują się na różnych typach urody. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Yeah.
koniec jeszcze kilka słów o tym, jak w ogóle te pomadki się sprawdzają i czy po prostu je polubiłyśmy. Jak już zresztą w sumie Mar powiedziała na początku, polubiłyśmy, bo w końcu chciałyśmy stworzyć osobny film właśnie o tych pomadkach. Ale zacznijmy od Hean. Począwszy od kolorów, tak naprawdę oczywiście w ogóle zauważyliście, że tutaj jest sporo nudziaków i to są zdecydowanie nasze ulubione kolory. To sam fakt tego, że aplikacja jest naprawdę bardzo łatwa, bo sam aplikator jest po prostu dość wygodny, długi, ale płaski, dzięki czemu łatwo możemy wyrysować nasze, chciałam powiedzieć brwi, ale chodziło mi oczywiście o usta. Mój mózg jest szybszy niż mój język dzisiaj, nie wiem o co chodzi, ale tak. I no i właśnie ta konsystencja, która sprawia, że pigmentacja jest dość mocna, ale i jakby wysuszenie i zastygnięcie tej pomadki jest bardzo komfortowe. I tutaj chyba powiem już za obie te marki, że naprawdę ich trwałość jest super, jak za tą cenę, rewelacja. Tak, a jeżeli chodzi o markę Makeup Revolution, to ogólnie może warto też wspomnieć, że jak dla mnie to te pomadki są dość podobne do siebie. Obie marki są dość podobne. Różnią się może troszkę delikatnie wykończeniem, które w Hean jest mniej aż takie płaskie. Tutaj mamy bardziej taki płaski mat, który mniej odbija światło. Ale, tak jak mówiłyśmy na początku, Makeup Revolution wypuściło całą serię Retro Looks w trzech różnych wykończeniach. Pierwsza matowa, na przykład Karla właśnie mają teraz na ustach, to jest chyba ta najbardziej klasyczna, po prostu bardzo ładnie wygląda na ustach. Druga, ta bardziej błyszcząca, którą ja bardziej pokochałam, która wygląda jak balsam koloryzujący na ustach, ale taki bardzo mocno kryjący, niezwykle komfortowy, który nie lepi ust. No i metaliczna pomadka dla bardziej odważnych dziewczyn, które lubią eksperymentować z makijażem. No ogólnie metaliczny efekt jest niezwykle modny w tym roku, jesienią to już tym bardziej. Jeżeli lubicie takie szalone akcenty na ustach, to jest rewelacyjna opcja. Dla mnie ta pomadka sprawdza się rewelacyjnie jako rozświetlenie dolnej wargi, powiększenie ust, jako uzupełnienie innych pomadek. Właśnie fajnie można je wszystkie łączyć ze sobą. Czyli właśnie robić takie ombre lips, one się pięknie z sobą mieszają. No i właśnie są komfortowe na ustach, nie przesuszają, w ogóle nie uczulają. Ja też na to zwracam uwagę, czy wiecie, jakieś niedoskonałości mi wokół ust nie wychodzą, bo dla mnie to jest dramat. Tanie pomadki często mi to robią. Tutaj w ogóle takiej historii nie było. Dla mnie to jest wielki atut. Myślę, że na tym możemy zakończyć, bo już na tyle wychwaliłyśmy je, że no naprawdę, jeżeli lubicie matowe pomadki, lubicie ogólnie makijaż, to sprawdźcie, bo niedużo kosztują, a są warte nawet więcej, bym powiedziała. Dokładnie, więc zapraszam Was na naszego Instagrama, Facebooka i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!